Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale, a dzisiaj zajmiemy się potencjalnym airdropem Notcoin, o którym pewnie już wielokrotnie słyszeliście na Twitterze, a jeżeli nie, no to postaram się Wam dzisiaj przybliżyć kilka informacji, co warto wiedzieć i w jaki sposób można działać pod ten potencjalny airdrop, bo nie wiemy tak naprawdę, czy on się wydarzy, jest bardzo głośno u nas w tej polskiej społeczności, wystarczy tak naprawdę codziennie, że tak powiem, klikać na aplikacji, właściwie na Telegramie, ale to wszystko pokażę Wam w dzisiejszym wideo. Więc jeśli to wideo Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować sobie kanał, żeby być na bieżąco z tym wszystkim, co tutaj pojawia się na tym kanale. Jeszcze na samym początku przypominam, że cały czas możecie sobie odbierać bonus od 10, w większości od 10 do 20 euro za kilka prostych kroków tutaj przetradowania minimum 10 euro na aplikacji Robinhood. Właściwie jest szansa wylosować nawet większe bonusy aż do 1 bitcoina, ale oni tutaj piszą, że 98% tych bonusów to 10 do 20 euro. Więcej informacji znajdziecie w wideo, które Wam się tutaj wyświetla, łącznie z linkiem, który jest w opisie wideo, więc jeśli macie ochotę na zgarnijcie fajnych 10 do 20 euro, to macie tam więcej informacji. A teraz, żeby sobie zacząć, powiedzmy, tą zabawę z tym potencjalnym airdropem, wystarczy, że klikniecie sobie w pierwszy link w opisie wideo. Potrzebujecie aplikację Telegram, ale myślę, że wielu z Was z niej korzysta, więc przeniesie Was ona właśnie do Notcoin Bota i tutaj klikacie sobie w zakładkę Play i to, co właściwie musimy tutaj robić, to właściwie klikać w tą monetę i zbierać dodatkowe monety. Pokażę Wam za chwilę wszystkie pełne funkcje i też to, jak możemy sobie nabijać tutaj szybciej te punkty, jak w ogóle tutaj działać na tej aplikacji, jak ustawić sobie bota, który automatycznie to będzie robił, jak możemy zwiększać swoje ilości monet i tokenów, ale tutaj jeszcze kilka takich informacji, jeśli chcecie sobie prześledzić w ogóle, czy warto klikać, czy nie, no jest dość głośno o tym temacie, szczególnie tutaj w Polsce. Nie bez przyczyny polska ekipa jest w top ekip, które tutaj działają na tym bocie. No jeśli prześledzicie sobie Twitter, bardzo duża społeczność, ale też widoczna pod wyświetleniami tych wszystkich postów, które się tutaj pojawiają, więc jest bardzo głośno, bardzo popularnie. Sam token Notcoin, jeżeli zostanie wypuszczony na przykład w airdropie, będzie na sieci Toncoin, czyli właściwie na sieci Telegrama, oficjalnej sieci Telegrama, o której właśnie jest bardzo głośno, więc tutaj też macie potencjalny kierunek tokena, którym warto się zainteresować, handlowania kryptowalutami i tak dalej, ale jest to też temat na inne wideo, więc czy warto zająć się tutaj klikaniem? Myślę, że tak, bo nic nie tracimy, nie potrzebujemy tutaj żadnych skanów dowodu i tak dalej, wystarczy nam telefon, Telegram i to właściwie tyle, więc to co mamy robić, to właściwie klikać sobie tutaj, ale przechodząc sobie dalej, co możemy sobie tutaj robić, żeby zwiększyć ilość tych tokenów, które możemy otrzymywać. Ja już nie mogę ich wykorzystać, bo tutaj mam wykorzystane. Mamy jakiś przycisk turbo, który po kliknięciu, jak włączycie, będziecie mieli rakietę, będziecie przez te kilka sekund zdobywać więcej punktów. Macie tutaj uzupełnienie energii, którą macie w lewym dolnym rogu, żeby więcej sobie i szybciej napełniać. Tutaj sobie zwiększamy różne levele naszych możliwości klikania, żeby otrzymywać więcej tych monet, które tutaj, że tak powiem, nastukamy. Więc można sobie te levele cały czas podnosić do góry i poświęcać te zebrane, powiedzmy, punkty czy notcoiny, które tutaj zbieramy, no i sobie upgrade'ować te wszystkie rzeczy, które tutaj są. I mamy też tutaj bota, który automatycznie będzie nam nabijał te punkty, więc nie musimy codziennie też klikać, wystarczy nam 20 tysięcy takich monet i możemy sobie tutaj kliknąć w tab bot, żeby go sobie, powiedzmy, w cudzysłowie wykupić, no ale właściwie nie przeznaczamy na niego żadnych środków, tylko tutaj te wewnętrzne monety, które się nam cały czas nabijają i ten bot już później z automatu będzie nabijał nam te tokeny. I tak wygląda komunikat, który będziecie otrzymywać, jak będziecie sobie wchodzić do tej aplikacji, że tam po kilku godzinach, właściwie zajęło to kilka godzin, żeby te 20 tysięcy monet zostało mi tutaj nabitych. Na im wyższy upgrade sobie tutaj zrobicie tych leveli, no to będzie tych tokenów coraz więcej. Nie ma, jeżeli zapytacie, nie ma informacji, ile tokenów trzeba zebrać, żeby otrzymać jakiś airdrop, ile to będzie warte i tak dalej. Na razie klikamy, bo po prostu można powiedzieć, wszyscy klikają, więc nas to nie kosztuje. W wolnym czasie można sobie to tutaj robić. Tutaj też macie różne zadania do skompletowania, żeby otrzymać dodatkowe monety. Możecie tutaj followować Notcoina na Twitterze, podejrzewam, tutaj na Telegramie mini apps i tak dalej, więc kolejne te tutaj zakładki możecie sobie prześledzić i, powiedzmy, przeklikać, żeby otrzymać tych tokenów więcej. I tutaj też mamy zwiększony bonus powitalny przez następne jeszcze 15 godzin, jak nagrywam to wideo, więc sprawdźcie sobie po wejściu, że za każdego poleconego otrzymujecie 25 tysięcy monet, chyba że taka osoba ma wykupioną opcję Telegram Premium, no to otrzymujecie 500 tysięcy monet. Ja na razie wbiłem sobie na drugim telefonie z innym numerem telefonu, no i otrzymałem, jak dobrze patrzę, nie wiem, czy to się zgadza, 30
37 tysięcy monet, więc też nie wiem, od czego to zależy. Więc ciekawa, powiedzmy, zabawka. Nie wiem, czy spędzałbym nad nią cały dzień, czy po prostu sobie przeklikał, może nawet do samego bota, żeby sam bot nabijał te punkty, no bo czemu stracić jakąś opcję, która jest bardzo popularna w tym momencie, a czy finalnie coś z niej będzie, no to tak naprawdę nikt tego nie wie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat tej aplikacji, być może macie jeszcze jakieś inne ciekawe opcje, które warto gdzieś przeklikać, które będą się pojawiać. Być może macie też jakieś inne zdanie na temat samej aplikacji i sami twierdzicie, że nie ma sensu tutaj klikać. My widzimy się w kolejnym wideo, także trzymajcie się i do zobaczenia.